Danielem miałem wiele spotkań od października i nawet spotykaliśmy się sami, spotykaliśmy się w trójkę, w czwórkę i próbowaliśmy jakby pewne rzeczy naprawić, komunikację. Nie chodzi o to, żeby się w klubie ludzie lubili, ale chodzi o to, żeby była uczciwa i szczera komunikacja i przede wszystkim podążanie za tym DNA klubu, czyli wprowadzanie młodych zawodników, ich promowanie. I to były rozmowy już od października z Danielem. W styczeń, lutym myślę, że Daniel już wiedział i widział, że no nie idzie w to dobrą stronę. Ja jako prezes mogłem tak naprawdę zwolnić Daniela albo zwolnić 40 czy 50 pracowników klubu i budować to od nowa. Tak to z mojej perspektywy wyglądało, albo po prostu zrezygnować z pracy jako prezes w innych spółkach, mam kilkanaście i siedzieć w stali Rzeszów i uczestniczyć we wszystkich spotkaniach. Plus Daniel jest trenerem, który chce wygrywać tu i teraz, chce mieć najlepszych zawodników, nie ma czasu na młodych chłopaków i to jest jakby jego filozofia i całkowicie to rozumiem. I dla nas w etapie, gdzie byliśmy w drugiej lidze i chcieliśmy ten awans zrobić i ściągnęliśmy zawodników, mieliśmy jeszcze czas na rozwój akademii, bo akademia się rozwijała i wtedy myślę, że jeszcze tych zawodników jakościowych oni potrzebowali rok, dwa. I tak samo było w pierwszym roku w pierwszej lidze, gdzie było obiecane zawodnikom Danielowi, że nic nie zmieniamy, walczą o awans do ekstraklasy. Jeżeli tego awansu nie będzie, to wracamy, to robimy to, co zawsze chciałem, czyli wdrażamy akademię, bo zawodnicy są gotowi i też nie chciałem potracić takich zawodników właśnie, których wymieniłem, bo by ich po prostu w stali Rzeszów nie było, a my byśmy dalej gdzieś walczyli w sposób, uważam, nieprzewidywalny awans do ekstraklasy. Chciałbym to zrobić w sposób przewidywalny, nie będzie to łatwe. Wracając do pytania, wiecie, to nie jest też takie proste, bo walczyliśmy, byliśmy blisko baraży, byliśmy później w barażach, walczyliśmy o awans, więc komunikacja była, że Dani już nie będzie w klubie, natomiast my nie mieliśmy dogranego jeszcze trenera. Dobrze wiecie, był Jacek Magiera, który był na 99,9% stali Rzeszów, ale poprzez pewne zmiany w Śląsku Wrocław temat nam się gdzieś wysypał. Oczywiście były inne alternatywy, które nie wszystkie później się okazały zgodne i tego czasu było mało, tak? Natomiast to też zbudowanie jakby drużyny, zbudowanie drużyny, która będzie o coś walczyć, to nie da się w miesiąc czy dwa zrobić, tak? Trener, który do nas przyszedł, my też nie możemy zatrudniać zawodników, rekrutować, jeżeli nie mamy trenera, tak? Bo to trener odpowiada za wizję, za budowę, oczywiście dobieramy trenerów, którzy wpisują się w wizję Stali Rzeszów, bo też nie wiem, czy macie świadomość, jesteśmy jednym z takich bardziej innowacyjnych klubów, jeżeli chodzi o podejście do roli trenera. Mamy zbudowane bardzo mocne struktury trenerów od przygotowania motorycznego, fizjoterapeutów, asystentów, statystyków i tak dalej. I ja nie chcę, tak jak to w klubach jest, że przychodzi trener i ma 7 czy 8 asystentów, jest 2 lata w klubie i później odchodzi z całym sztabem i klub ma problemy. My mamy rolę trenera, która jest dosyć wąska, oczywiście może przyjść z jednym, z dwoma asystentami, ale po to budowaliśmy jakby DNA, jak Stal ma funkcjonować, na jakich poziomach, że trener musi to zaakceptować. I nie wszyscy oczywiście trenerzy chcą to akceptować, ja chcę budować to jako zwykłe przedsiębiorstwo, gdzie są struktury, gdzie są podległości i ludzie ze sobą rozmawiają i przede wszystkim odpowiadają za podejmowane decyzje. Więc wracając do tego, no, z Danielem była komunikacja i to była, myślę, że spokojnie pół roku. Zresztą też pamiętajcie, no Daniela zrekrutowaliśmy, to był gość, którego żeśmy zrekrutowali do Wólki Pełkińskiej, później był w Stali, tak, zrobił bardzo dużo dobrego, natomiast no, nie było już możliwości współpracy na tym etapie, chyba żebyśmy zwiększyli budżet drużyny seniorskiej pewnie o 50% i zapomnieli o akademii. To tak uczciwie mówię, w ten sposób moglibyśmy rozmawiać i być w tej ekstraklasie, natomiast prezesa Rafała Kalisza w tej klubie by nie było, bo mnie nie interesuje włożenie 100 milionów w Stal Rzeszów, jak dużo takich było przedsiębiorców, pocieszenie się 5 lat w ekstraklasie i wyjście z projektu. Ja bym chciał zbudować projekt, który będzie samowystarczalny, będzie na lata, będziemy się z niego cieszyć i to nie da się zrobić poprzez pieniądze, tak? Bo my nie jesteśmy w stanie. Ostatnio rozmawiałem ze Zbyszkiem Jakubasem. Miasto wspiera Motor Lublin kilkakrotnie więcej. Kibiców jest kilka razy. Więc o czym my rozmawiamy? To jest dziura na poziomie 5-7 milionów, które ja muszę prywatnych pieniędzy dokładać do klubu i biorę za to odpowiedzialność. Tak? Jeżeli Państwo znajdą spółki, prezesów, którzy są w stanie z własnych pieniędzy włożyć 80 milionów rocznie w klub, nie ma problemu. Może tu człowiek ze mną siedzieć, może wspólnie podejmować decyzje. Natomiast pamiętajmy, jesteśmy w Rzeszowie, w mieście 200 tysięcy, są dwa kluby. Wsparcie miasta poprzez
pandemii inne rzeczy jest dużo, dużo mniejsze, wsparcie spółek jest dużo mniejsze, więc też musimy na to patrzeć. Natomiast tu podkreślam, budżet mamy taki sam. Budżet mamy taki sam, ale jest jeszcze większe nastawienie na poprawę infrastruktury, na akademię. Więc to są jakby nasze kroki milowe, gdzie jeszcze mocniej to staramy się wspierać i myślę, że Państwo, jeżeli śledzicie nasze losy, a pewnie śledzicie, widzicie efekty, że powoli te efekty przychodzą. Musimy się uzbroić w cierpliwość i jeszcze na te efekty według mnie chwilę poczekać, więc nie był to błąd. Natomiast czasu było mało, budujemy ten zespół w perspektywie tak naprawdę 2 lat.